Siema, lecimy dalej z Hero Seedem. Aktualnie mam 6,5 miliona. Zobaczmy, czy cena tego relika się zmieniła. Wiecie, to był Air Melon. Może w dół? Aha, nie poszły w dół. Poszły do góry jeszcze, co? 17 milionów plus 4 lightning skille i 25 milionów plus 5. Czyli te melony do góry poszły. Niedobrze, niedobrze. Kurde, inflacja w gierce. Dobra, trzeba trochę pofarmić. Zobaczmy, co tu mamy. Tu mamy Angelic itemy. To sparmię sobie tą mapkę, dopóki się nie zmieni. A później idziemy przetestować sposób wica na zarabianie. Czyli farmienie pierwszego bossa. Z moim buildem zobaczymy, jak to pójdzie na chalupiące. Najwyżej pójdziemy troszkę w dół. Ale podobno na tym pierwszym bossie można fajnie zarobić. I jest to jakby trochę pewniejszy zarobek niż tutaj na tych mapkach, nie? No ale to przetestujemy. Na razie tutaj sobie sfarmimy, dopóki jest większy drop na Angelic itemy. Może jakiś kluczyk poleci, fajnie by było. No a potem zobaczymy. Oho, no coś tam niby leci, ale to nie jest to, co bym chciał, bo ja bym chciał kluczyk dropnąć. A tu mi lecą niby jakieś sataniki. Zobaczmy. Tier S, Tier A i Tier S. Ale kluczyk chyba żaden nie poleciał, nie? No niestety nie. O, znowu coś poleciało. Kolejny satanik Tier S. No i dobra, no nic sensownego nie poleciało. Jakieś 2-3 sataniki. Mapka zrobiona, bonusy się zmieniają. Także zobaczymy, czy to jest na kolejnej mapce. I tutaj mamy co? 20% expa, loot increased. To jest boulder from the sky, jakiś shit. Czyli nic sensownego nie ma, więc pójdziemy sobie zobaczyć, jak pójdzie pierwszy boss. I zobaczymy, czy jest to taki fajny zarobek, jak widz mówił. Dobra, no to idziemy na pierwszego bossa, zobaczymy, ile on zajmie. No i jaki zarobek będzie z niego, nie? Jak za długo będę go bił, no to to jest mniejsze, ewentualnie na hell 4, hell 3, zobaczymy. O, skrzyneczka, poka. Mi coś fajnego. Uwaga. Dawaj, dawaj. No, padaj. Pyk. Aha. I to tyle. Okej. O, po drodze jeszcze jakaś setówka poleciała, nawet dwie. No i mamy bossa, zobaczymy. Dojście do tego bossa to jakieś 2 minuty. No i zobaczymy, jak długo będę go bił, nie? No i dobra, bossik ubity. Cała droga wraz z ubiciem bossa. Około 5 minut, poleciały jakieś sataniki. No i poleciał ten cały fragment. Górak coś tam i trzeba zobaczyć, ile to jest warte. O, to Górak Soul. Trzeba zobaczyć, ile to jest warte. O, jeszcze questa miałem. Dobra, także sprawdźmy. Górak Soul. A nie tu, tutaj. No jest to kaniby. To ka to kosztuje, a jak damy tak? No to też 100k. Także można to wystawić za 99. 999. No i jeszcze zobaczymy sobie resztę tych sataników, żeby zobaczyć mniej więcej, ile to wyszło. Ile wyszło profitu w 5 minut, tak na dobrą sprawę, nie? Syf 11k. Emir Frozen Tear. No, syf 5k. Praetorian Blood, Satanic Potion. 19k też syf. Kolejny item 9k syf. Kolejny Assassin's Hood 9k. Zobaczmy Frozen Shroud 14k. Co my tu jeszcze mamy? Butcher's Apron 6k. No, czyli same syfy. A i te Shroudy w ogóle 2 dropnąłem. Czyli no, można powiedzieć, że 100k profitu z tego jednego runa. Stoka w 5 minut, no to chyba nie taki najgorszy wynik, tylko pytanie, jak często to leci, nie? Bo jak ja teraz pójdę 3 runy i nie poleci żadne, no to tak średnio bym powiedział. Dobra, to idziemy kolejny runik i zobaczymy, czy coś poleci.
Dobra, robimy drugiego bossika. No i po tym bossie się okaże, jak często leci ten soul. No i czy jest to warte tego farmienia, nie? Znaczy powiem tak, jakbym miał na przykład 3 bossy, bym zrobił 15 minut i zarobił na tym 200k, bo na przykład z 2 by poleciało na 3, to i tak nie jest najgorzej. Patrząc na to, że czasami na mapce farmisz mapkę godzinę i jedyne co poleci to jakieś sataniki tier A albo tier S, które są warte, nie wiem, 50k. Plus jeszcze po drodze mamy mobki, z których może polecić jakiś satanik albo kluczyk na jakiegoś dunga nawet. Także no nie wygląda to tak najgorzej. No i pytanie, czy farma tylko tego bossa się opłaca? Czy są jeszcze jakieś inne bossiki, z których leci właśnie jakiś drogi item? Plus jest też taki, że ten boss nawet na helu piątce jest taki łatwy i bije taki mały damage, że ja nie jestem w stanie tutaj paść. Więc jakby każdy run, no to 100% sukcesu, nie? Bo paść na nim nie padnę. Dobra, pada drugi bossik i... No i tym razem znowu poleciało, także 2 bossy, 200k, 10 minut. Też pytanie, jakie zapotrzebowanie jest na to, nie? Bo jak ja tego wyfarmię 50, i się okaże, że to nie schodzi, ludzie będą cały czas zbijać cenę, bo chcą to sprzedać. Bo na pewno jest dużo ludzi, którzy to farmią, no i pytanie, czy to nie będzie za 2 dni warte 50k, nie? Dobra, to polecimy sobie jeszcze jednego bossa, żeby zobaczyć, jak to wygląda tutaj z tym dropem i czy znowu poleci. O, znowu skrzynka. Na tej mapie chyba ta skrzynka zawsze jest. Ale nie wiem, czy z niej coś fajnego może polecieć. No, nie poleciało nic. XD. Oho, poleciały sataniki, bo trafiłem na goblinki. No i poleciały jakieś 3 sataniki tier S, a na... nie, 3 i 1 tier A. Także no oprócz tego bossa, to jak się komuś poszczęści, no to też ma dodatkowy zarobek po drodze. Dobra, pada trzeci bossik. I zaraz zobaczymy, czy wypadnie znowu soul tego dziadygi. No i niestety nie. Także mamy 2 soule na 3 bossy. No ale i tak nie wygląda to źle, tym bardziej, że... Te soule się sprzedają. Już ten jeden, co wystawiłem, to poszedł. Więc wystawimy sobie teraz drugiego i zobaczymy, czy ludzie coś wykupili. Brak soul, price. Aha, tylko mój poszedł. No dobra, to wystawimy sobie kolejnego. Ile tam było? 99,99. Tak czy nie? Tak. 999. No i co? Będzie trzeba kiedyś, będę musiał ogarnąć coś takiego jak spróbować zabić tak od buta serię 50 albo 100 tych bossów, obliczyć ile mi to zajęło, no i podliczyć profit cały, nie? Myślę, że to mógłby być fajny pomysł właśnie na film. Możecie napisać, co o tym myślicie.